Ja oczywiście z dużą radością i z dużym takim sentymentem wspominam czas studiów. Wiadomo, to ten czas, kiedy jesteśmy młodzi, świat przed nami otworem stoi, a historia sztuki była takim szczególnym kierunkiem, myślę, że zupełnie wyjątkowym na całej uczelni, tak jak i studenci historii sztuki. Nasze zajęcia były też z pewnością inne niż na innych kierunkach, a mianowicie składały się w dużej mierze z pokazów slajdów, które w tym czasie odbywały się za pomocą rzutników w salach, w których zaciemnienie wykonywane było przez pomalowanie czarną farbą okien. Taka historia, która mi tak utkwiła w pamięci, to jest związana z wykładem pani profesor Barbary Filarskiej. To był wykład na pierwszym roku Historia Sztuki Starożytnej. I pani profesor, która przenosiła nas w czasy swoich badań archeologicznych prowadzonych pod okiem profesora Michałowskiego. My byliśmy absolutnie zaczarowani tymi jej opowieściami. Bardzo często było tak, że wyświetlała slajd, po czym długo opowiadała o tym, co na tym slajdzie się znajduje i potem przechodziła do następnego. I jeden z takich wykładów, w czasie jednego z takich wykładów wydarzyła się taka oto historia, że pani profesor długo nam opowiadała o slajdzie, który właśnie myślała, że się wyświetla, po czym otworzyła oczy, spojrzała na nas i mówiła: oj, to nie ten slajd. To oczywiście wiązało się z pewnym też problemem dla studentów, no bo potem do końca nie wiedzieliśmy, czy ten przedstawiany obiekt zostanie nam jeszcze raz przedstawiony, czy nie, czy też będziemy sobie musieli tego gdzieś doszukać, a w tamtych czasach dostęp do informacji był zupełnie inny, bo trzeba było tych informacji szukać oczywiście w bibliotece.